Wasze w ogóle zajęcia nazywają się warsztaty social media. Warsztaty social media, okay. Główny tytuł to Get Social. Powiedz mi proszę, co myślisz o organizowaniu festiwalu przez studentów, którzy tak naprawdę jeszcze nie są doświadczeni, nie mają odpowiednich znajomości, kontaktów? Po pierwsze, świetna przygoda. Po drugie, wspaniałe doświadczenie i myślę, że więcej będzie można powiedzieć dopiero po naszych wydarzeniach, ale przede wszystkim uczymy się czegoś od strony praktycznej i mnie się to strasznie podoba. Na początku jest ciężko, nie znamy się, my się praktycznie w naszej grupie nie znaliśmy. To był początek studiowania, więc było po prostu ciężko się dotrzeć, ciężko rozdzielić zadania jakiekolwiek. Ale w końcu się udało, w końcu myślę, że wszyscy zauważyliśmy, że to jest super sprawa i włożyliśmy w to całe serce, mam nadzieję, i będą tego efekty. A możesz powiedzieć coś więcej na temat właśnie osób, które będą prowadziły warsztaty? Pracowaliśmy nad tym chyba najdłużej, zajęło nam to ponad miesiąc. Stworzyliśmy długą, długą listę prelegentów, osób, które chcielibyśmy zaprosić. Na razie jesteśmy jeszcze na etapie ustaleń. Ale większość osób już, które zaprosiliśmy, potwierdziła udział. No i skupiliśmy się przede wszystkim na tym, że mamy podział naszego dnia z social media, bo najpierw będą warsztaty, potem wykład, potem dyskusja. Warsztaty będą o personal brandingu, więc po prostu tutaj był taki research osób, które znamy, które nam się rzucają w oczy. I czemu sobie nie stawiać poprzeczki wysoko? Postawiliśmy i się udało. A jeśli chodzi o dyskusję, skupiliśmy się na Zabłociu. Skupiliśmy się na promowaniu trochę niechcianych i niedocenianych dzielnic w Krakowie, na tym jak to promować, jak używać narzędzia, jakim są media społecznościowe. I dzięki temu poprzez różne instytucje kultury w Krakowie dotarliśmy do osób, które zajmują się mediami społecznościowymi w tych miejscach i stworzyliśmy, myślę, bardzo dobrą listę osób, które wezmą udział w naszych warsztatach. Zapraszamy wszystkich na Get Social. Będzie to dzień pełny atrakcji, pełny ciekawych wydarzeń. Najpierw warsztaty, potem wykład, potem dyskusja. Wszędzie warto wpaść, warto się zaangażować. Będzie mnóstwo wspaniałych osób i przede wszystkim mnóstwo wspaniałych osób tworzy to wydarzenie, więc myślę, że nikt nie pożałuje udziału w naszym wydarzeniu.